Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Pack and Play, to nie byle jakie, bo z Ligi Mistrzów, a moim gościem będzie Lisek HD. Witam serdecznie, panie Lisku. Witam serdecznie. Nagraliśmy też, słuchajcie, do Roberta odcinek, także możecie wbijać do niego na kanał, link znajdziecie w opisie. Ciężko powiedzieć, gdzie znajdziecie ten materiał jako pierwszy, dlatego warto subskrybować ten kanał. Natomiast dzisiaj, tutaj, będzie się działo. Będą walkouty. 8 paczek. Mam nadzieję. 8 paczek każdy z nas ma przygotowanych, czyli łącznie 16. 16! Tak, brawo, możecie sobie łapkę w górę dać, jeżeli faktycznie też rozwiązaliście tę pierwszą zagadkę. Także możemy zacząć chyba otwierać te paczki, co? A ile to jest łącznie kart? O kurczę, to może przejdźmy do otwierania. W każdej jest, są dwie karty, dwie złote i dwie rzadkie. Jak dwie rzadkie? Jedna z rzadkich. Więc... No, zobacz, co pisze. W tym jednego rzadkiego. Ja mam paczka, no a widzisz, a ja mam dwie złote, dwie rzadkie. Co? Na dole. No ale zobacz sobie na dole, co ci pisze. Aha, o to ci chodzi. I tu masz dwie karty, dwie złote i dwie rzadkie, okay. Czyli masz sześć kart. Dobra, to i tak tego nie będę dawał do odcinka. Kurde, ja tu tak chciałem się powizać matematyką. Okej, okay, to co, otwieramy pierwszą paczkę? Myślę, że to jest dobry pomysł. Tak jest, super, także otwieramy pierwszą paczkę. I zobaczmy, czy to będzie skład, którym zwojujemy świat. Jazda! Dobra, pierwsza paczka zapowiada się ciekawie. Ja bym poprosił o zawodników, którzy mają 80 pace'a lub więcej. Powiem tak. Zaczynamy naprawdę nieźle. U mnie też nie jest najgorzej. Okej. Okay. Myślałem już przez chwilę, że to będzie Messi. Ja myślałem początkowo, że tu Nazario będzie u mnie, ale też może być. Uuu! Także otwieram już drugą paczkę, Robercie. Tak. I zobaczmy. Druga paczka zostaje otworzona. Zobaczmy, co teraz będzie tutaj. Kto zaskoczy? O! Na razie? No. Naprawdę nie mogę na pewno narzekać. Jednak budujemy, można powiedzieć, no, tylko jedną linię tutaj. A potrzebujemy... Mosty dla pana starosty. Dobra. Ja podtrzymuję formę z poprzedniego materiału. To trzecia paczka. Leci. Halo, halo, panie Robercie. Leci. To jeżeli nie leci, to i mnie również. I zobaczmy. Okej. Kto tu jest? Dobra. Okej. No nie będę tutaj skakał z radości po tym trafie, ale... Może jakoś się wkomponuje do składu. Jak zobaczysz mojego zawodnika, którego trafiłem, to jest hit dekady, okay. Naprawdę. Ja myślę, że to może być słynny zawodnik 40 tempa, czy nie? Nie! Okej. Okay. Mniej! Mniej. Tak, okay. Naprawdę mniej. Dobra, u mnie w każdym razie jest jeden ciekawy zawodnik, na którym będziemy opierać ofensywę. A u mnie teraz leci ciekawa paczka. To lecimy z kolejną już, tak? Rozumiem. Tak. Dobra. Zobaczmy. Zawodnicy się pośpieszyli. I co tym razem? Co tym razem tutaj mamy? Ja cię kręcę, to jest naprawdę... Przejdźcie do historii. Dobra. Nie jest on zły, ale ciężko będzie po zgranie na pewno. Chociaż tutaj mieć zgranie przy takich Januszach to będzie hit. Okej. Okay. A masz bramkarza już? Dwóch mam. I co, serio? A ty masz? Czy nie? Musisz pożyczyć i nie mam. Nie masz. To otwieramy kolejną. To jest piąta, czy czwarta? Piąta. Piąta paczka. Po bramkarza. Tak jest. No i zobaczmy. Ja szukam dalej ofensywnych zawodników. Byś ty miał bramkarzów dużo? To będzie lipa, ojejka. Nie chcę patrzeć na tego zawodnika, pomijam. Oprócz niego nie liczę na jakieś cuda. Ja mam póki co jednego zawodnika, który ma pace'a powyżej 80. Okej, okay. No ja mam z dwóch, myślę, w tym momencie, albo z trzech może. A to też nie jest źle. Dobra, trzy paczki zostały, otwieramy? Dokładnie tak, odliczamy, trzy. Dobra, już u mnie leci, tak, takie odliczanie. U mnie też. Kurde. I co tym razem? Co tym razem? O kurde. Okej. To nie jest zła narodowość. Naprawdę? Pod kątem zgrania będzie u mnie super. Ale tylko. No u mnie tak sobie. Okej. Mam przyjaciela z twojego pierwszego meczu. O kurde. To nie wiem, czy taki przyjaciel to będzie. Dla ciebie nie. No właśnie. To teraz otwieramy. Ale ja nie mam kasza, nie mam dalej. Otwieramy przedostatnią, to mi się podoba. Tak. Przedostatnia paczka. Lecimy. Dobra. Obyś nie miał tego bramkarza. Ja pierdziłem.
Ja w sumie... paczki póki co jest, nie zaskakują. Ja jestem zadowolony, już jestem zadowolony, nie będę kłamał. Dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Teraz obrona jest w porządku. No, mnie... Aha, czyli masz bramkarza? Nie, mam środek obrony. Wow, co ja mam tutaj? Ja mam trzeciego bramkarza. Janusz, Janusz. Dzwonimy do Janusza po bramkarza. Ale ostatnia paczka, błagam. Czekaj. Mam nadzieję, że tutaj... Otwierasz już jeszcze, nie? Czekam, dobra, czekam, błagam. 3, 2, 1. Pff. A nie, tu nie, tu nie klaszczemy. Nie, nie, nie. Okej. Okay. O, usłyszałem chyba taką ekscytację. Błagam. Piąty Hiszpania. Bramkarz! Bramkarz! Nie wierzę w to. Casillas! Ja pierdzielę, to jest za dużo tych bramkarzy, no dobra. Szkoda, szkoda, że nie zagrasz sobie w meczu. Jeszcze, wiesz co jest gorsze? Że no. Nie wiem, czy mi starczy bramkarzy ogólnie, a kolejna sprawa, że ja tego bramkarza muszę w tym momencie skwikselować. Okej, moi drodzy, jesteśmy już gotowi na składziki. Jestem ciekawy, co tam Lisek ciekawego przygotował. Czy jest zadowolony ze swojego składu? Czekaj, teraz musimy strojne koszulki. O, widzę, że masz jednak inny repertuar, jeżeli chodzi o koszulki. Ale zobacz, jakie ładne tutaj... Dobra, jestem ciekawy składu, Janusz, co tam masz ciekawego? Włosy. Pokaż. Okay. Miałeś walkout! Kluivert. Nacho 8-4, Rafinha 8-3. Kurde. No, ten skład już taki... Ale jaką masz obronę? No, obrona jest spoko. Ja cię grałem! Ale... 78! Zgrania! Ty 74 masz. A ty tak masz więcej. No dobra, 4 zgrania. Dobra, to tu będzie. No będzie ciekawy pojedynek, będzie wojna. Będzie wojna. Zobaczymy. Nie chcę kwikselować. Kogo właśnie? Nie chcę wszyć sobie bilansu. Dobra, zobaczymy, zaczynamy. No i na pewno... Ja liczę, że Kluivert tutaj sobie da radę zdecydowanie. No Kluivert na pewno dobry zawodnik, jest to potwierdzone info. Ale tu już widzę, oj, Junior Moraes. Chyba 5 gwiazdek sztuczek ma. Wiesz co, nie wiem, ale zaraz to na pewno przetestujemy. Zobacz, jak Kluivertem czaruje. Czemu oni wychodzą? I to jest 1-0 Brozowicz. Z dramat, po prostu to jest powiedz dramat. Czemu? Czekajcie, pada jeszcze, podłączę i teraz... Jak się trzęsą. Co? Jak się trzęśli moi zawodnicy. Oskar! Nie krzycz na mnie! Przemoc w domu. Ola, zamknij się. Błagam cię. Co walentynki? Mecza gram, ja kobieto. Ja już powaliłem tynki. To on ci robi tak zwany odbiór piłki? Jak jest piłka? Olivier! Wrzutka! I nic. Panie Oskarze, słucham? Ja tu mam morele. Dobra. Nieważne, ważne, że potrafisz widzieć. Dobro, Munir, aj, ależ teraz cisnęli. Z kim ja gram? Nie wierzę, Helena. A ty strzeliłeś? Jak się omawialiśmy? Jak to on obronił? No, nogami. Trzecią chyba nogą. Tak zwanym nagą. Drutem. Zobaczmy. Hakimi! Do Tadicia! Ten to Munira! Munir! To nie jest zła knaga! Munir nie ma! Iker podłącza się pod akcję ofensywną! To jest ten... O, jest! Ruk! Gol! Ruk! Boże, te różne masz swoje Januszowe. Ktoś podejdzie? Aj, Tadic! Jakby miał klej w rękawicach. Dokładnie. Zobaczmy. Tadić! Oj, nad bramką. Ale petarda! Oj. To mogło się udać, ale to mogło się podobać. Tak. Myślę, że tutaj za taką akcję łapka w górę. O. Myślę, że tutaj... O! No nie było to jakoś przestrzelone. Nie, moim zdaniem naprawdę. Jeszcze widzimy, Tadić ma 100% dokładności podań. Taka ciekawa statystyka. Nacho też. Nacho już troszkę gorzej tutaj. Olivier pięknie zagrywa, zobaczmy, ale... właśnie ten Tadić, znowu Tadić! Ale na gorszej nodze. Nacho to jest ciekawa karta, na pewno. Zdecydowanie, tak zwana... O. To jest tak zwany nachos. Nachewicz. Mina. Trzeba wpuścić Liska na minę. I dlatego od miny zaczynamy, teraz Hakimi do Munira! Munir! Gol! 1-1! Munir. A więc jednak ta mina chyba spowodowała właśnie. Aż mnie to uspało. Tak jest, no chyba tutaj uśpiony Lisek zwątpił.
że ta akcja ma szansę na powodzenie, a tu nagle Munir wyskakuje między dwójkę defensorów i on pokonał ostatecznie bramkarza, którym jest Iker Casillas. No, a Iker Casillas, legenda. Tak jest, jest to znany zawodnik. Kojarzy mi się ze Stellą, nie wiem czy kojarzysz też. Wiesz co, Stella, on chyba, ona, on czy ona? Raczej ona. Ona... Temu winna, ona temu... Nie, Jola, przestań. Żadnych tu weselnych nutek nie będzie. A Jola już tam poskakiwała nóżkę i chodziła. Mówię ci, mam 100 kobieto. Strasznie jest. Nie żeń się! Nie warto! Nie! I 2-1, Kluivert, serio! 1,20 m wygrywa z 5-metrowym obrońcą moim. I jeszcze oszalał. Masakra, no, no tam też kurwa. O! Ja jestem ciekawy, z którym defensorem on wygrał. Czy to, chyba, że to był Rose, zobaczmy. To chyba był Rose. Rose, jak widać, miał tak zwaną Fata Morgany, bo wyobraził sobie piłkę w innym miejscu tak niż jest, była. Także no, widzimy tutaj niestety, skrypty zadecydowały, że jest 1-2. A teraz Kimina do Torresa. Torres! Broni Iker Casillas. Cudowne. Taka bramka do szatni, to mogło na pewno odciąć skrzydła Liska, ale za to on ma kontratak i teraz Junior Moraes. 5 gwiazdek sztuczek, zagrywa do Rafini. Alisson słupek. Co za emocje, co tu się dzieje? I jeszcze Lautaro. No te wrzutki, główki nie są najlepsze. Mam 50 minutę, ciekawostka. Sędzia nie wie, gdzie jest zegarek, ale jest za to Iker Casillas przy wybiciu. Zaczęliśmy drugą część spotkania bez przerwy. Tak jest, sędzia zapomniał, rzutka Casillasem, Quagliarella wybija, jeszcze tu jest Casillas, wybija, wyle dalej od bramki. I proszę Państwa, no kończymy pierwszą połowę z rezultatem 1-2, statystyki w miarę wyrównane, dużo się dzieje. Tego nie możemy powiedzieć, że tutaj jest nudne widowisko, bo jest naprawdę fantastyczne, piłkarze przygotowani. A gdybym tak powiedział, to bym skłamał. Tak jest, no i dlatego będą też zmiany. Zmienię Quagliarellę. I wejdzie El Sharawi. Ja widzę, pozyskałeś nowego sponsora do Rayo Vallecano, tak bo tam widziałem banery o nazwie Wanda. Wanda Lee, on wolał zainwestować w coś innego. Na górze, widzisz? Nie widzę nic, to chyba u ciebie to widać. Przy kija motor. A widzę, Wanda jest. Swoimi umiejętnościami. 6 gwiazdek sztuczek. Gdybym miał takiego Moraesa. Ależ aj! Te przyjęcia Moraesa, on wie, czuje grę. Ale jest rzut rożny, jest rzut rożny. Ej, halo! O. Czekaj. Nie. Błagam, nie takie bramki. No, jest. No kurwa! Casillas! Jak przyjąć się? Ej, kurczę, jego nie ma jeszcze. No i teraz jeszcze jedna szansa, El Sharawi. Ula la 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 la. Troszkę zamieszania tutaj wprowadzonego. Munir pięknie przychodzi, jest tutaj Tadić, no mają przewagę. Tadić do El Sharawiego, El Sharawi troszkę zaczarował El Sharawi. Broni Casillas, ajajaj, jeszcze z problemami Iker. A Casillas widzę zaczął grać na dwa fronty. Torres, ach nic z tego chyba nie będzie, chociaż... Ale jednak ja oddaję Tadić piłkę, gram honorowo. Jeszcze Munir, El Sharawi. Ale kurde. Co tu się dzieje? Ty Janusz, ty grasz na jakimś zdecydowanym pressingu, ja to widzę. Nie. Munir. Znowu Munir. Zobaczmy, Munir! Broni Iker. Absolutny bohater. Jeszcze do El Sharawiego, El Sharawi wchodzi w pole karne. Ale nic z tego. Jak do siebie? Jeszcze Munir. Ale zapomniał kluczy. El Sharawi. Teraz albo nigdy. El Sharawi! Munir! To jest... Bęba. Absolutnie nie do zrozumienia. Zobaczmy powtórkę. Już nie ma powtórki, ale... Ale jest rzut rożny, kolejny. Czekaj, Janusz. Kamera mi się włączyła. Masz już? Jadymy! Tutaj próbował mnie... Nie chciałem na czas zagrać, wiesz? Tak naprawdę cały czas działa. Zobaczmy. Bęba, ale jeszcze spokój, to doświadczenie. Bęba. Teraz Moraes. Kurić. Ajajaj, tutaj z tej kontry może paść jeszcze bramka. Pić chleb. Moraes! Ohoho. On potrafi. Ma 5 gwiazdek sztuczek, przypominam.
O, na szyję sobie przyjąłem. No nie, to już jest tak koniec, to już jest ostatnia minuta. Tu już tylko cud może się wydarzyć na pełnej ofensywie. Stracimy jeszcze trzecią bramkę. Ale tutaj pojechał. Niestety, niestety. Ale Peter Kluivert potrafi. Niestety, Justin Bieber pokazał klasę w tej ostatniej akcji. I moim zdaniem zasłużył na prime ikonę. Myślę, że jest szansa, że dzisiaj, to znaczy nie wiadomo kiedy, będzie ten odcinek wrzucony. Myślę, że z 2 tygodnie po tych prime ikonach. ale niestety, totalne dobicie. I mamy 3-1, no i trzeba spikselować, ale mecz naprawdę działo się wiele. Ach, szkoda. No dużo szczęścia miałem przy twoich sytuacjach, bo naprawdę Iker Casillas ratował moje kończenie. Tak jest, no statystyki w miarę podobne, 12-8, 8-5. Posiadanie. Minimalna przewaga powiedzmy w tych statystykach, ale to liczą się bramki! Mamy czas faktycznie. Także ja teraz zabieram się za Quixel z tego składziku. A ja mogę. A ty co? Swoich cennych zawodników. Zachować. Naprawdę. No przede wszystkim boli Quixel tego Alissona. Natomiast. No trudno. Co ja płakał nie będę za tym Alissonem, bo. Bywało, że się quickselowało się też gorsze karty, lepsze właściwie. I te quicksele bardziej bolały. Tak. Natomiast pamiętam. Ja będę się już z wami powolutku żegnał. Tutaj w tle widzicie właśnie, jak quickseluję tych zawodników. Moim gościem był oczywiście Lisek. Dziękuję bardzo za udział tutaj w odcinku. Również bardzo dziękuję. Tak mega zacięte spotkanie, mega widowiskowe, tak, co najważniejsze. Tak jest, rewanż użycie u niego na kanale, gdzie link właśnie znajduje się w opisie. Także zapraszam, tam również było wiele emocji. Oj, było. Także to tyle na dzisiaj. Było. Trzymajcie się. No i na razie. Siemanko.